Państwo ministrowie, Państwo konsulowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Państwo dyrektorzy, przedstawiciele władz samorządowych, władz państwowych, dostojni goście, wszyscy zebrani. Mam wielki zaszczyt reprezentować podczas dzisiejszej uroczystości prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy, który oddaje cześć zamordowanym przedstawicielom społeczności Roma i Sinti, zamordowanym przez hitlerowskich Niemców tutaj, w Auschwitz-Birkenau i wszędzie, gdzie miała miejsce zbrodnia. Również tym ofiarom z Żabna, tym ofiarom z Bożencina, które zostały zatrzymane w miejscowości Wałruda, wywiezione do pobliskiego lasu, tam rozstrzelane. Tam w Bożencinie to były cztery rodziny: Kwiatkowskich, Majewskich, Chmielewskich, Cioroniów. Nazwiska wskazują, że to byli polscy Romowie. To dla mnie wielki zaszczyt, bo jestem dzisiaj tutaj w czasie uroczystości, która jest zwycięstwem pamięci. Pamięć o zagładzie Romów odbiera ich tylko statystyce. To już nie miliony osób zgłoszonych tutaj, ale przedstawiciele bardzo konkretnej społeczności, konkretnego narodu. Oddajemy cześć nie anonimowym, nie tłumowi, nie anonimowym osobom. Oddajemy cześć Romom i Sinti, tak jak w sposób symboliczny dzisiaj tutaj oddajemy cześć również tym z Żabna, tym ofiarom z Bożencina, tym czterem rodzinom polskich Romów. Jesteśmy winni pamięć, bo ta pamięć jest znakiem sprzeciwu, ta pamięć jest znakiem nadziei. My, Polacy, jesteśmy szczególnie zobowiązani do podtrzymywania pamięci, bo to na naszą ziemię przyniesiono fabryki śmierci, fabryki zagłady. To hitlerowska III Rzesza. Dla polskiej ziemi gościnnej, otwartej, na ziemi, która była domem wielu narodów, wielu społeczności, zostało zbudowane Auschwitz-Birkenau. To my informowaliśmy o tym, co się dzieje tutaj, świat. Nie tylko byliśmy ofiarami, ale byliśmy świadkami i dzisiaj też dalej musimy świadczyć prawdę o tamtym strasznym czasie, żeby ten czas nigdy nie powrócił. Reprezentując tutaj prezydenta Rzeczpospolitej, jestem też reprezentantem Rzeczpospolitej Przyjaciół, której druga wojna, której totalitaryzm hitlerowski zadał bolesny cios, ale której pamięć jest żywa, tak jak żywa jest Rzeczpospolita Przyjaciół, w której miejsce jest dla każdego. Wieczna cześć, wieczna pamięć ofiarom Auschwitz, wieczna cześć i pamięć ofiarom Roma i Sinti, zgładzonym w czasie wojny, w czasie zagłady.